samochody w Jokerlapie. Każdy zawodnik, który jedzie w wyścigu kwalifikacyjnym, musi pokonać 4 okrążenia, z czego jedno okrążenie musi przejechać torem przez Jokerlap. Kiedy to zrobi, należy to tylko i wyłącznie do decyzji zawodnika. Taktyczna zagrywka. Każdy jak wybierze, może mu to pomóc lub przeszkodzić w zdobyciu dobrego czasu i miejsca w danym biegu kwalifikacyjnym. Tutaj pierwszy samochód, który jechał jakiś defekt, już widzę, Państwo tego nie widzą, gdyż wjeżdża tu przysłania. Seicento z numerem 217, które było pierwsze, ma jakiś problem, spadło na miejsce trzecie. Tymczasem Kulesza, zielony, 211, Sejak, Istrański, drugi. Najważniejszy jest czas. Po tych wszystkich kwalifikacjach w Seicento zbierane są wszystkie czasy i wówczas najlepsza osoba, która ma najlepszy czas, ma zapewnione najlepszą pozycję startową w kolejnym biegu kwalifikacyjnym. I analogicznie lecimy do listy od końca. Pierwsze biegi, które się odbywają w biegach kwalifikacyjnych, tak jak teraz Państwo widzicie w Seicento, jadą zawsze najwolniejsze samochody, potem szybsze i na końcu najszybsze. Tak jest analogicznie w każdej klasie. Ciśnienie wytrzyma kolega z zielonego Seicento, czy przypadkiem nie przestrzeli, co się zdarza na tym trudnym zakręcie na wyjściu na prostą startową. Bardzo blisko Starski, zobaczcie, bardzo blisko. Praktycznie zderzak.